Dzień dobry, witam ponownie w Rzecz o Polityce Państwa i moim gościem. Drugim gościem dzisiaj jest Paulina Piechna-Więckiewicz z partii Wiosna Roberta Biedronia. Dzień dobry, witam serdecznie. Robert Biedroń i jego partia mają 14% w badaniu Millward Brown dla TVN24, ale jak między innymi zauważył mój pierwszy gość, Ryszard Czarnecki, pierwsze sondaże nowych partii zwykle są wysokie, później bywa różnie. I co, jak pani sądzi, co Robert Biedroń, co państwo chcecie zrobić, żeby tak się ten scenariusz się nie powtórzył? To znaczy, żeby... Dzisiaj, a propos pana posła, ja dzisiaj widziałam już wczoraj i dzisiaj spinującego już pana marszałka Bielana, więc rozumiem, że tam jest cała strategia przygotowana. Pan poseł mówił, że jest neutralny. Absolutnie się nie przejmuje partią Roberta Biedronia. Okej, no rozumiem, że mogą być różne sposoby. To jest tak, że ten wzrost sondaży partii Wiosna, wcześniej w ogóle Roberta Biedronia i projektu wokół niego, gdzieś tam oceniany przed powstaniem partii, to była tendencja wzrostowa, prawda? W sensie my mieliśmy Robert Biedroń, ludzie wokół niego skupieni, to były już sumy 8-9%, to było 10% w zeszłym tygodniu. No i wczoraj 14%, bardzo się z tego cieszymy. Ale oczywiście przyjmujemy to z pokorą, pracujemy dalej. Właśnie, tylko pytanie, Robert co... Biedroń jest w trasie wiosennej. No tak, ale pytanie, co właśnie, jaki jest plan, żeby, jak rozumiem, Robert Biedroń i państwo mówią, że wyciągają wnioski. Cały czas to podkreślam. I pytanie, co się wydarzy, żeby nie było takiej sytuacji, jak właśnie tych naturalnych w przypadku innych projektów spadków. Ja myślę, że to jest kwestia, ja wiem, że to jest kwestia wiarygodności i to jest to, z czym jeździ Robert Biedroń w tej chwili w trakcie trasy wiosennej, dlatego że nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, ale w poniedziałek zaraz po konwencji Robert oraz eksperci, ekspertki naszego projektu, ja również w tej trasie będę uczestniczyć, ruszyli w trasę wiosenną, rozmawiają o programie, w poniedziałek zaczęli w Łodzi, dzisiaj jest Poznań, wczoraj była Zielona Góra, w niedzielę jest Białystok, bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest jeden z okręgów, z którymi bezpośrednio współpracuję. I tam będziemy rozmawiać o programie, bo przede wszystkim ten program jest ważny. Ja myślę, że te rozwiązania, które zostały stworzone przez naszych ekspertów i ekspertki we współpracy, jakby metaforycznie rzecz ujmując, z postulatami z burz mózgów, czyli z Polkami i Polakami, dają nam tą wiarygodność i pozwolą nam uniknąć właśnie takich wypadków przy pracy, jakie zdarzają się, no tak, ale... zdaję sobie z tego sprawę, projektom politycznym. Robert Biedroń bardzo często, jak wspomniał pan redaktor, podkreśla, że uczymy się na błędach. No tak, ale pytanie, poprzednich formacji. To jest kwestia wiarygodności ludzi, podzielania wspólnych wartości tych, którzy w projekcie mają uczestniczyć. Tak, żeby rzeczywiście osoby, które mają w przyszłości zagłosować na partię Wiosną, a jest mnóstwo takich osób, żeby wiedziały na co. No dobrze, i na myślę, kogo że głosują. Akurat jeśli chodzi o to, na co wyborcy chcą, będą mogli głosować, to wiemy, bo oczywiście Robert Biedroń kilka konkretnych propozycji przedstawił w niedzielę i też w programie te propozycje są. Ale pytanie, na tym to zwracaliśmy uwagę też w Rzeczpospolitej, pytanie, czy konkretnie wiemy, skąd pieniądze na te wszystkie propozycje, bo tak jak analizowaliśmy, no brakuje wielu podstawowych założeń w tym programie i w ten sposób trudno wyliczyć koszty, a kwota 35 miliardów, o której mówi Biedroń, wydaje się bardzo zaniżona. Ja myślę, że tutaj jest bardzo dużo takich niedomówień ze strony tych też, którzy próbują liczyć koszty naszych rozwiązań, bo to, że to jest 35 miliardów, o czym Robert Biedroń już mówił, że to jest tak naprawdę 1,6 naszego PKB w tej chwili i jakby kiedy mówiono, że 500 plus jest niemożliwe, to wszyscy eksperci mówili, 500 plus jest niemożliwe, nie da się tego zrobić. 500 plus zaistniało, my chcemy na przykład ten program rozszerzać o osoby samodzielnie wychowujące dzieci oraz na pierwsze dziecko w tym systemie złotówka za złotówkę znanym
znanemuś Państwu na pewno z innych rozwiązań w ramach polityki społecznej. I to, co jest też ważne w tym programie, my też liczymy... Dobrze, ale wracając... To, co się dzieje w gospodarce, to trudno też, myślę, tym ekspertom, którzy oceniają nasz program, oszacować do końca. Dobrze, uwalnianie nowych miejsc pracy, na przykład bardzo zaniedbany rynek osób z niepełnosprawnościami, tak? My uważamy, że dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy w stanie wprowadzić 200 tysięcy do 200 tysięcy osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Dobrze, ale, skutecznie. Ale te pieniądze potem krążą. 500 plus dla każde dziecko, to samo to jest 20, to jest około 19 miliardów. Likwidacja, odejście od węgla, nawet rozpisane na tak krótki, jak mówią eksperci, czas do 2035 roku, to są kolejne dziesiątki miliardów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te 35 miliardów po prostu wydają się kwotą, która no nie ma związku z rzeczywistością. Nasz program jest programem komplementarnym i on jest rzeczywiście długofalowy. Najdroższym rozwiązaniem z tego programu wydają nam się w tej chwili koszty związane z emeryturami, to znaczy z minimalną gwarantowaną, nieopodatkowaną emeryturą na poziomie 1600 zł. Ale na przykład kwestia podniesienia płacy minimalnej, tak żeby wynosiła w 2020 roku 2700 zł, kolejno 3000, 3300 i docelowo do 2028, od 2028 60% średniego wynagrodzenia, no to są kwestie, tak samo jak ten 2035, które będą uwalniane stopniowo. Nam też zależy na tym, żeby nie tworzyć rozwiązań, które będą zaskakiwać obywateli. Pewność prawa to jest to, co gwarantuje nam Konstytucja, polskie przepisy. Mają wzrosnąć to bardzo dokładnie na służbę zdrowia, do 7,2%. To też są dziesiątki miliardów. Tak, ale jest coś, co zawsze mnie denerwowało w polskim systemie legislacyjnym również. To znaczy to, że my zaczynamy, ale jeszcze do niedawna w ogóle nie myśleliśmy o tym, jakie są koszty społeczne poszczególnych rozwiązań. To znaczy, że jeżeli nie będziemy mieli dobrej profilaktyki, ile tak naprawdę nas kosztuje to, że nie mamy dobrej profilaktyki zdrowotnej, tak? Że muszą być ponoszone koszty potem na to, że ktoś nie może się dostać do lekarza specjalisty przez rok na przykład, albo nie ma ważnej operacji przez 4 lata. I potem te koszty oczywiście, przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, wzrastają, albo ktoś na przykład staje się niezdolny, trwale niezdolny do pracy. Że, to też są koszty, my to też liczymy. Zarówno Rzeczpospolita, jak i na przykład Grzegorz... I to, jak te osoby potem radzą sobie na przykład na rynku pracy, w gospodarce. Dobrze, ale zarówno eksperci, dziennikarze, analitycy, ale też konkurenci polityczni, bo dzisiaj słuchałem rano... Konkurenci polityczni są zawsze najbardziej obiektywni. Tylko dokończę. Słuchałem rano dzisiaj Grzegorza Schetynę i mówię, że te propozycje są Roberta Biedronia są nierealne. Więc pytanie, czy eksperci Roberta Biedronia przedstawią kolejne... Ale tylko dokończę. Czy przedstawią dodatkowe, kolejne wyliczenia pokazujące i konkrety samego tego programu? Pokazujące, żeby tą wiarygodność, jak pani mówiła, budować. Dariusz Standerski, który jest dyrektorem programowym, który odpowiada za to, żeby spinać w partii Wiosna, Roberta Biedronia kwestie programu, jest również ekonomistą, wykładowcą. Cały czas spotyka się z ekspertami, ekspertkami. Ten program jest również żywy, to znaczy my również zachęcamy do tego, żeby zgłaszać do nas kolejne postulaty, mimo że i tak wiemy, że właśnie naszą konkurencję polityczną zaskoczyła najwyraźniej mnogość rozwiązań. Od małych rozwiązań, naprawdę małych, ale wprowadzających zmiany cywilizacyjne, tak jak na przykład 2 dni urlopu miesięcznie, jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, do takich wyzwań cywilizacyjnych, jak właśnie zamknięcie kopalń węgla do 2030. To są wyzwania, które należy podjąć i koszty, które państwo musi na siebie przyjąć i w przypadku kopalń też musimy zapewnić te 200, to jest nasz pomysł, 200 tysięcy nowych miejsc pracy w ramach OZE. Ale pamiętam rok 2015 i wyliczenia, które PiS przedstawiło w ogóle, jeśli chodzi o 500+ i wiek emerytalny. I pamiętam, że wtedy oczywiście też te wyliczenia były krytykowane, ale wydaje się, że jednak ta krytyka była na zupełnie innym poziomie niż teraz krytyka tych założeń programu Biedronia, w którym, no jak mówię, nie ma nawet konkretnych niektórych gospodarczych... Ja pamiętam 2015. Nie tyle kwot, co wskaźników. Ja pamiętam 2015, pamiętam kampanię Prawa i Sprawiedliwości i pamiętam, że non-stop we wszystkich programach, w których również ja uczestniczyłam,
Padały pytania w stronę przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o finansowanie tych propozycji. To projekt Roberta Biedronia, Wiosna, to jest też nowy projekt, to jest ta alternatywa. Wczorajszy sondaż pokazał, że 14% dla nas, to jest 20% dla Platformy Obywatelskiej i 29% dla PiS-u. PiS może nie rządzić dzięki takiemu, ja wiem, to jest pierwszy taki sondaż, ale dzięki taki sondaż właśnie pokazuje, że po pierwsze jesteśmy alternatywą, że po drugie złamaliśmy to, co Grzegorz Schetyna oraz jego koledzy i koleżanki mówią, czyli jeżeli nie przyłączycie się do nas, to PiS będzie dalej rządził. Pokazaliśmy jasno w tym sondażu, a właściwie nie my, tylko sondaż, że to jest retoryka, która jest nieprawdziwa. I trzecia kwestia, angażujemy ludzi, którzy nie chcieli do tej pory angażować się w politykę. Sondaże mogą być inne. I to też było widać na Torwarze. W tym sondażu partia Biedronia może mieć 6%. Sondaże bywają różne, natomiast i mogą być różne. Ja wierzę w to, że nie będą, ale już samo to, że pokazujemy, że angażujemy osoby niezdecydowane, to już jest bardzo dużo na polskim rynku sceny politycznej. 50% z nas nie głosuje, nie chce uczestniczyć w wojnie polsko-polskiej. Wracając jeszcze do programu, jest pani, trzy kadencje była pani radną miasta stołecznego Warszawy. I pytanie, co Robert Biedron proponuje dla samorządów, bo tam w przemówieniu zwrócił moją uwagę postulat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. To jest problem, oczywiście, o którym też Rzeczpospolita wielokrotnie pisała, z którym samorządy sobie muszą się borykać. Ale co jeszcze? Na przykład, czy będą bardziej kompleksowe, usłyszymy bardziej kompleksowe propozycje dotyczące ustroju samorządów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili skupiamy się na rozwiązaniach programowych konkretnych, dotyczących potrzeb osób, które tworzą lokalne społeczności, czyli samorządy. Ja wczoraj już gdzieś słyszałam lekkie głosy, że tutaj nie będziemy się zajmować kulturą, ale na przykład program Świetliki, tak, żeby w każdej gminie, w której nie ma w tej chwili takiego ośrodka, który skupiałby życie kulturalne, życie organizacji pozarządowych, żeby taki ośrodek powstał, a te, które już są, żeby były lepiej wyposażone. To jest wyposażenie w szkołach, sal w nowoczesny sprzęt. To jest kwestia związana z, właśnie z transportem, żeby transport to jest, ja współpracuję z dwoma regionami, warmińsko-mazurskim i województwem podlaskim oraz z okręgiem siedlecko-ostrońskim. To, co się dzieje w dziedzinie transportu publicznego, transportu zbiorowego, likwidowane są kolejne linie. Nie można z Półtuska dojechać swobodnie do Wyszkowa albo Ostrołęki, a to są naprawdę miejscowości, miasta na jednej linii. My postulujemy stworzenie sieci kolejowej, która byłaby subsydiowana jakby tą siecią autobusową, tak żeby przez każdą gminę autobus rzeczywiście przejeżdżał, zatrzymywał się w niej i żeby to nie było raz na jakiś czas. To jest kilkanaście milionów Polaków, którzy nie mają dostępu i my sobie nie zdajemy z tego sprawy, do regularnego transportu, a regularny transport, sam pan redaktor doskonale wie, to transport, który pozwala nam dojechać do pracy, do lekarza, do szkoły, po prostu toczyć normalne, codzienne życie. 14 milionów nie ma dostępu do tego, żeby móc rzeczywiście regularnie do tych spraw podejść. A czy ci eksperci, czy pani eksperci, którzy byli przedstawieni na tej konwencji, to będą też... Żłobki, 250 tysięcy. Tak, będą też kandydaci do Parlamentu Europejskiego? Przygotowujemy kandydatek i kandydatów do Parlamentu Europejskiego, ale jak inne formacje, będzie jeszcze czas na to, żeby je przedstawiać. Na pewno będą to kompetentne osoby. Ja też chciałabym przypomnieć o postulacie 250 tysięcy miejsc w żłobkach w perspektywie 5 lat. Pytanie też, to jest między innymi to, za co ja bezpośrednio odpowiadam. Pytanie też na koniec, czyli dla samorządu. O wojna polsko-polska. Mówi pani, że czas, Robert Biedroń też w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że czas ją i w tym przemówieniu wielokrotnie mówi, że trzeba ją zakończyć. No ale z drugiej strony w postulatach Roberta Biedronia i partii Wiosna są tematy, które mocno dzielą Polaków, jak aborcja na życzenie do 12 tygodnia. Więc jak zakończyć wojnę polsko-polską, jednocześnie wprowadzając postulaty, akurat, które tak Polaków dzielą? Akurat postulat liberalizacji prawa dotyczącego aborcji, czyli możliwość bezpiecznego przerwania ciąży do 12 tygodnia ciąży.
jest postulatem, który kończy wojnę państwa polskiego z kobietami. I generalnie to nie jest tak, że wojna polsko-polska jest wojną merytoryczną, opartą na programie, czy wojną o cywilizacyjne miejsce Polski w Europie czy na świecie. To jest wojna przeciwników politycznych, którzy walczą o miejsce na scenie politycznej. My chcemy merytorycznie dyskutować z Polakami i zakończyć spór o charakterze właśnie, można tak powiedzieć, osobistym, między frakcjami, które wywodzą się ze wspólnego pnia, bo tak trzeba powiedzieć o Platformie Obywatelskiej i Sprawiedliwości, jeżeli mówimy o przeszłości, i skupić się na programie. To nie jest wywoływanie wojen, to jest normalna dyskusja. W normalnym kraju, które przestrzega standardów demokratycznych, posiadanie innego zdania nie powinno kończyć się wojną. Pytanie też na sam koniec o najbliższe plany. Mówiła Pani o tej, że miesiąc potrwa objazd Polski, a pytanie o program europejski na przykład. Czy on będzie przedstawiony też w ciągu tego miesiąca? Będzie przedstawiony program europejski. Mamy świetnych ekspertów, również pan Adam Traczyk na przykład z Fundacji Global Lab, który ostatnio już zaczyna też prezentować poszczególne części. W trakcie tej trasy zostaną przedstawione również założenia naszego, wstępne odniesienie się do kwestii europejskiej. Już wiadomo, tutaj Krzysztof Gawkowski jako osoba, też jako ekspert, który w tym temacie będzie brylował, o wspólnym rozwiązaniu dla Unii Europejskiej dotyczącej rynku mieszkaniowego i 10 milionów mieszkań. I o tym będziemy też mówić w umowach Rzeczpospolitej. Teraz bardzo dziękuję Państwa i moim... Bardzo dziękuję Państwa, bardzo, i moim bardzo gości, miło. Państwa i moim gościem była Paulina Piechna-Więckiewicz z partii Wiosna Roberta Biedronia. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce jutro w imieniu Jacka Niedzinkiewicza. Do zobaczenia.